Zapraszamy Laurę Osadę SGA Gdynia. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, jak widzieliście. Nie najlepszy raczej. Ale, że tak powiem, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Czemu? Nie wiem. Po prostu jest masakra. Mam taką tutaj gulę z płaczu, ze stresu i chcę mi się normalnie wymiotować. To jest taka wręcz nienawiść. Nienawiść do tego, gdzie jestem, do tego, co robię, do tego, wiecie, po prostu do tego wszystkiego. Ale naprawdę, ten ból, to uczucie, jakie teraz odczuwam, nie jest z tym nierówno. Stanę zaraz, jest ten sam dzień. Płakałam u fizjo ze względu na to, że nie wiem, jaką mam decyzję podjąć. Przynajmniej plecy nie bolą. Bo jeżeli się zobowiązałaś inne zawody i na Mistrzostwo Polskie, to tam kończycie już, tak? No, mówiło. Na Mistrzostwo Polskie, ale Mistrzostwo Polskie są za dwa miesiące, a ja ledwo dotrwam do jutra. No tak, ale bez próbowania to nigdy nic nie wychodzi. Jakiego próbowania? Spróbuj spojrzeć na to. Jakiego próbowania? Próbuję od dwóch tygodni zmusić się tylko i wyłącznie dla was. I dla klasy mistrzowskiej, dla stypendium. Nie wiem, co robię na sali. Nie robię tego na pewno dla siebie. No dobrze, tak to wygląda w dorosłym życiu, niestety. Nie lubię wchodzić na salę, nie lubię dotykać przyboru. Nie lubię zakładać na palcówek. Nie lubię tego już. Nie lubię kręcić piruetów. Nie lubię rzucać, nie lubię się starać. Nie lubię tam stać i nie lubię uczucia, że zaraz zwymiotuję. Nie lubię uczucia guli w gardle za każdym razem, jak się wyginam. Nie lubię, jak mnie boli. Jak mnie bolą plecy, jak mnie boli palfina. Nie lubię tego. Nie chodzi o to. Bo męczyć się też nie ma co. Zmuszam się do wszystkiego, co robię na tej sali. Tylko po to, żeby nie zawieść was i nie zawieść pani Pęgowskiej. Siebie zawiodłam dawno temu.
jednak zacząć to nagranie z tego względu, że jest luty 2023 roku. Swoją karierę gimnastyczną zakończyłam we wrześniu 2022 roku, więc minęło pół roku. Minęło 6 miesięcy, odkąd nie ćwiczę tego sportu. Nagrałam już jeden film o tym, jak wyglądała moja rezygnacja z gimnastyki. Nie chciałam wstawiać tego w emocjach, bo jak wstawię, wszystko zostanie w internecie. Ale jest to nieważne, ponieważ siedzę tutaj i nagrywam nowy film. Dużo, naprawdę bardzo, bardzo dużo się zmieniło. I chciałam wam przedstawić bardziej realną sytuację i historię, jak wyglądała moja kariera. Może zacznę od końca i zacznę od tego, że musiałyśmy zmienić salę. A sala, na której ćwiczyły moje koleżanki spod mojej trenerki, no była trochę za niska i nie było warunków takich, żeby mogła się przygotować do zawodów jako seniorka, jako możliwa reprezentantka kraju, bo też mnie wywalili z kadry. Znaczy ja się nie dziwię, nie? Ja nie startowałam rok czy tam półtora, także mnie dziwi, że oni mnie tak długo trzymali tam. Ale no nie było warunków odpowiednich dla mnie, więc ja jeździłam na inną salę. I na tej innej sali byłam tylko ja i tylko trenerka. To była ogromna presja, bo ja uwielbiam ćwiczyć z towarzystwem, uwielbiam wszystko w ogóle robić z towarzystwem, bo czuję się wtedy bardziej komfortowo, czuję, że nie tylko wzrok kieruje się na mnie. Więc wtedy się zaczęło sypać. Psychicznie to tak poważnie. Gimnastyka zaczęła przyjmować moje życie i czułam, że nie kontroluję go sama. Nie mogłam wstawiać na social media tego, co chciałam, z tego względu, że musiałam się pilnować i ustrzegać od komentarzy i trenerek, i zawodniczek. Środowisko bardzo ocenia, bardzo. Jeśli chodziłoby tylko o ocenianie, może i bym to zniosła i bym wstawiała, ale to się też wiązało z tym, że później ja dostawałam opieprz od jednej, od drugiej. Uwagi nie były tylko od mojej trenerki. Od mojej trenerki naprawdę bardzo rzadko się zdarzały, bo też kobieta bardzo tolerancyjna, mi się wydaje, więc też mnie zawsze wspierała we wszystkim tak naprawdę, co robiłam. Jak zaczęłam swojego pierwszego vloga nagrywać i wstawiłam go, no ona powiedziała, że fajnie. Od innych mi się dostało zjebkę, że przeklinał. Też dziewczyny się na mnie krzywo patrzyły, bo nie byłam idealna, perfekcyjna, jak to gimnastyczki powinny wyglądać, być. Znając dziewczyny prywatnie, no nie jesteśmy idealne, nie jesteśmy perfekcyjne. Nawet kadrowiczki, wszystkie mamy jakieś tam swoje odpały i jesteśmy po prostu nastolatkami, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. To mnie zawsze irytowało. Irytowało mnie to, że ciągle muszę być idealna, a taka nie jestem. I ja nie lubię tego ukrywać, po prostu nie lubię tłamsić prawdziwej mnie. Tak już trochę buntowałam, nie powiem, że nie. Czasem robiłam na złość, co też wychodziło na złość mojej osobie. We wrześniu miałam gruby zjazd psychiczny po półtora roku kontuzji. Kontuzje były związane z chorobą, bo można powiedzieć, że miałam takie trzy dysfunkcje choroby, które jedna brała się z drugiej. To była hipoglikemia, tężyczka i celiakia. Jak się okazało, wszystko zaczęło się od celiaki, o której wtedy nie wiedziałam. A celiakia to jest choroba, właściwie nietolerancja po prostu glutenu. Więc jak wyeliminowałam gluten, no to nagle mój stan zdrowotny zaczął się o wiele bardziej polepszać i tak wyglądać normalnie jakoś, ale okres, w którym nie wiedziałam, co mi jest, był najgorszym okresem w życiu, dlatego że nie wiedziałam, jak mogę sobie pomóc i nic mi nie pomagało. Celiakia polega też na tym, że kosmyki jelitowe zanikają. Ja miałam ten jeden z najgorszych stopni, że te kosmyki mi prawie zanikły, dlatego nie wchłaniałam żadnych witamin. Właściwie cała ja się nie regenerowałam. W dodatku miałam problem ze snem. Spałam 4 godziny dziennie przez rehabilitację. Też wtedy kręgosłup mi padł. Też przez te choroby, nie wiem nawet czy tam nie była jakaś depresja. Na pewno nie stwierdzona, ale nie zdziwiłabym się, jakby była. I komentarze ze strony środowiska na temat tego, że ja udaję, że mi się nie chce po prostu, że kłamię, że kontuzja kolejna i tak dalej, ile można mieć. Uwierzcie mi, nie robiłam tego specjalnie. Do pewnej pory, kiedy specjalnie we wrześniu zaczęłam kłamać, że no, bo ja nie mam torby, proszę pani, nie mam przyjaciół na trening. To była bardzo dziwna składnia zdania. Nie mam jak przyjechać na trening. Miałam bardzo dużą motywację w wakacje.
a właściwie nie motywacja, plan biznesowy związany ze studiami i z tym, żeby osiągnąć klasę mistrzowską, żeby mieć papierki na studia, żeby dostać stypendium. Ćwiczyłam nie dla siebie, ale dla zysków. I przez jakiś okres mi to wystarczało, ale po pierwszych zawodach, po półtora roku, pojechałam do San Marino, nie czułam tego samego. Wyszłam na planszę i mi było obojętnie, czy zgubiłam, czy nie. Ja naprawdę miałam to totalnie w dupie. Nie przyjęłam się tym, że koleżanka, którą zawsze wyprzedzałam, była przede mną. Ja miałam to totalnie gdzieś. Nawet nie orientowałam się w punktacji, jak to wygląda, jaką powinnam dostać punktację. Nie miałam tej adrenaliny, nie czułam tej ekscytacji, podniecenia wchodząc na planszę. No już tego po prostu nie czułam. Gdy zaczęłam chodzić na treningi sama, presja mnie zżarła i doświadczyłam takiego uczucia, że co nie zrobię, to trenerka to widzi. Doświadczyłam dorosłego życia w wakacje i takiego pięknego, przygodowego życia. I wizja ćwiczenia dalej tego sportu była jedną wielką udręką. Przychodząc na salę, ja naprawdę płakałam. Płakałam przed treningiem, płakałam na treningu. Najdłużej jak wytrzymałam bez płaczu i bez obrażenia się, myślę, że to było pół godziny we wrześniu, po takim już ostatnim treningu moim, poryczałam się i płakałam w SKN-ce, płakałam jak szłam do domu, płakałam u fizjo, ja cały dzień przepłakałam. Gimnastyka zawsze była częścią po prostu mojego życia, a właściwie moim życiem. Nie stworzyłam sobie osobowość wykreowaną na gimnastyczkę. Mi to przeszkadzało w życiu, jak ludzie mówili na mnie gimnastyczka, a nie Laura, a nie człowiek. Ja jestem człowiekiem, ja jestem Laura, ja nie jestem gimnastyczką, tylko. Ale nią byłam. Mogę się rzucić na głębokie wody i powiedzieć, że musiałam nią być. Ile razy na przykład usłyszałam, że wylecę z kadry, jak jeszcze raz mnie ktoś zobaczy w tych klapkach i skarpetach. Ja miałam takie, bitch! Opanuj się. Teraz mnie to wszystko śmieszy. Wtedy to było tak przytłaczające, tak przykre. Tak naprawdę miałam 16 lat, 15 i już mnie ludzie ograniczali co do wyborów życiowych, co do wszystkiego. Aż mnie po prostu skręca na samą myśl. Ale nie żałuję, że się przeprowadziłam do Gdyni, nie żałuję niczego w swojej karierze. Nie żałuję rezygnacji, nie żałuję. Zrobiłam to w idealnym dla mnie momencie. Ja szczerze myślę, że ten sport się skończy w Polsce. Może gdyby to wyglądało inaczej, współpraca. Ja ze swoją trenerką wypracowałam taką relację, że dla mnie, mogę spokojnie powiedzieć, że była już pod koniec, szczególnie jak druga mama, ja się czułam bardzo komfortowo z nią. Bardzo. Tyle, ile my żeśmy przeszły kłótni, ile ja razy trzasnęłam drzwiami, ile ona razy trzasnęła drzwiami, no nie zliczę, ale ile razy ja płakałam u niej w pokoiku, ile razy ona mnie przytuliła. Ta relacja była naprawdę, według mnie, udana. Bardzo udana. I gdyby trenerzy tak naprawdę pracowali z zawodnikami nad relacjami, myślę, że to mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. I gdyby też sama mentalność środowiska była inna, myślę, że też by zupełnie inaczej się to trenowało. Gdyby się trochę więcej facetów pojawiło, tak jak na przykład w Azerbejdżanie byłam, tam jest mega luźna atmosfera. Wiadomo, na treningach jest krzyk, jest płacz, jest zmęczarnia. Ja nie mówię, że tego nie będzie, to jest profesjonalny sport, więc nie dziwi mnie to. Tylko dziwi mnie, że mają tak wszyscy spięte dupska po prostu. Trochę chillu, trochę luzu. Będzie się lepiej żyło. Przeraża mnie po prostu, że dziewczyny do mnie wypisują ze świata gimnastyki, że one się boją powiedzieć trenerce, że na przykład mają miesiączkę i się źle czują, bo to jest takie, jak to się może źle czuć? No, może się źle czuć. Jak nie chcę, to nie chcę, no Boże drogi, no, bez przesady, nie zmuszajcie ich! Ja mam to w dupie, bo ja sobie z tym poradzę. Ale młode dziewczyny, które przeżywają, ja naprawdę uważam, że one przeżywają traumę. Tak jak ten sport wygląda pięknie i tak dalej, tak jest totalnie brzydki na sali, nie? Nawet nie na sali. Poza salą jest jeszcze gorzej. Ale przygoda fajna, no, nie będę mówić.
bo się nazwiedzałam. Znaczy nazwiedzałam. Nalatałam samolotami, bo też na zwiedzanie też nie było czasu i tak dalej. Chociaż ja bym trochę inaczej zaplanowałam. Ale wiadomo, nie zawsze będzie cudownie i pięknie. Ale myślę, że można do tego dążyć. No faktem jest to, że przyniosła mi ta gimnastyka na przykład właśnie punktację dodatkową na studia. Moją najlepszą przyjaciółkę. Poznałam dużo ludzi. Byłam w wielu krajach. Przeżyłam przygodę życia. Przeprowadziłam się nad morze. Są pozytywy tej gimnastyki. Ale są też negatywy. I niestety jest ich coraz dużo. Mam nadzieję, że jeśli ten sport przetrwa, to że i zawodniczki, i trenerki, i fizjoterapeuci, i wszyscy, którzy pracują w sporcie gimnastyki artystycznej, złapią trochę dystansu, zluzują gacie i podejdą do tego jako do trenowania sportu z człowiekiem. Mam nadzieję, że wszystkie dziewczyny, które mnie teraz oglądają, które potrzebują wsparcia, otrzymają je i z tego filmiku, i ode mnie na Instagramie. Jeśli chcecie, możecie napisać, ja się postaram jakoś pomóc. Że znajdziecie wsparcie w swoich trenerach, w swoich rodzicach. Ja nigdy nie chciałam z rodzicami gadać o gimnastyce, więc nie gadaliśmy za dużo. I jedyne, co mnie męczy do tej pory, to dieta i podejście do diety. Całe życie jesteś za gruba. Nieważne, ile byś ważyła, całe życie jesteś za gruba. Ryjebanie. Także mam nadzieję, że oprócz wsparcia znajdziecie ukojenie i odwagę, żeby żyć po swojemu i swoją ścieżką. Wyobraźcie sobie, że jesteście człowiekiem, idziecie swoją ścieżką. I na tej ścieżce pojawiają się krzaczki. I na przykład krzaczek, na przykład, nie wiem, muzykanta, bo lubisz grać na perkusji. Krzaczek na przykład humanistyczny, bo lubisz się historii uczyć. I krzaczek gimnastyki, bo lubisz gimnastykę. I robisz to tak samo, jak się uczysz historii i tak samo, jak grasz na perkusji. To nie jest droga gimnastyczki. To jest droga człowieka, to jest droga dziewczyny, która ma pasję do różnych rzeczy w życiu. Pamiętajcie o złotym środku, o balansie. Ja na przykład dostawałam opieprze, że jak mogę jeździć na deskorolce? Mogę. Nie umiem, ale mogę. Jesteś człowiekiem i masz prawo mieć zachowania ludzkie. Nie jesteś perfekcyjna. Poczekajcie, bo kościół. Nie pamiętam, o czym mówiłam. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z takiego nagrania. Nie jest takie emocjonalne jak poprzednie. Gdybyście zobaczyli poprzednie, to byście wszyscy porezygnowali z tej gimnastyki. Nie wiem, ile osób do mnie napisało, kiedy film z gimnastyki. Także teraz film z gimnastyki. Żegnam was i przysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii. Liczę, że wam się spodobało i jesteście usatysfakcjonowane. I... Ciemka.